Rozpoczynamy cykl krótkich programów, w których będziemy przedstawiać stanowisko kandydatów z Jaworzna do parlamentu co do bieżących kwestii politycznych i sytuacji w kraju. Zapytaliśmy kandydatów do Sejmu, Wacława Chudzikiewicza oraz Andrzeja Dubiela, a także kandydata do Senatu, Bogusława Śmigielskiego, o ich zdanie na temat przyjęcia uchodźców przez Polskę. Jednocześnie zachęcamy pozostałych kandydatów z Jaworzna o kontakt z redakcją w celu przedstawienia swojej sylwetki i poglądów naszym widzom. Uważam, że powinniśmy przyjąć kobiety i dzieci, osoby starsze. Ale młode osoby, które chcą się dostać do naszego kraju czy do Europy, to powinny pozostać na terenie swojego kraju i walczyć o własne domy, walczyć o własny kraj, a nie zostawiać wszystko na pastwę losu. Za niedługo ta Syria zostanie bez w ogóle mieszkańców, więc to jest bez sensu. Polska jest przygotowana, żeby pomagać ludziom, ale trzeba odróżnić imigrantów socjalnych od uchodźców wojennych. I to jest zdecydowany problem, przed jakim teraz czuję, stoi Europa. Na pewno Polska nie może się zgadzać na to, co narzuca nam Unia Europejska. Polityka Unii Europejskiej, aby proporcjonalnie rozprowadzić uchodźców, czyli de facto można to tłumaczyć tak, że kraje zachodnie Europy chcą nam też zaproponować multikulturowość, która u nich się nie sprawdza. My mamy jednorodną tożsamość. Polska jest państwem cywilizacji chrześcijańskiej i my jesteśmy otwarci. I tak jak papież Franciszek powiedział, trzeba pomagać ubogim, trzeba pomagać ludziom, którzy uciekają przed wojną, ale nas nie stać na to, aby przyjmować imigrantów socjalnych. Polska jest na to gotowa? Myślę, że tak. No, gdybyśmy zebrali na przykład 12 tysięcy ludzi, to jest nie więcej niż przeciętna ilość kibiców na stadionie Legii. Ale oczywiście jest tutaj szereg wyzwań i ja w pełni rozumiem, że wiele osób jest głęboko zaniepokojonych, że możemy mieć ludzi, którzy mają inną kulturę i inny sposób bycia, będą mieli inne zachowania, te, które będą nas drażniły, a czasami będą nas prowokowały do jakichś działań, ale jestem głęboko przekonany, że ci ludzie, uzyskując gościnę, będą się starali jej nie nadużywać.